Szanowni Państwo, generalnie już zaraz, chwileczkę, coś jeszcze chcę powiedzieć, że z tych rozważań właśnie nad naszą wolnością, nad naszą sytuacją powstało w kabarecie pod egidą i w mojej twórczości sporo piosenek. Jedna z nich tutaj zyskała kiedyś wielkie uznanie w 1981 roku. Proszę Państwa, śpiewaliśmy nad ranem, co prawda, może nie było tak zimno jak teraz, nawet, ale śpiewaliśmy ją wielkim entuzjazmem. 81 rok, Karnawał Solidarności. Cały ten kabareton trwał długo, no ale to była ciepła noc czerwcowa i śpiewaliśmy, żeby Polska była Polską. Najważniejsze chyba wydarzenie tutaj w Opolu, jakie mnie spotkało, ten utwór, żeby Polska była Polską. Myślę, że powinienem skończyć to spotkanie z Państwem nad tym właśnie, na tym utworze. Bardzo bym prosił kolegów, którzy brali udział w tym spektaklu, w tym spotkaniu z publicznością moim z okazji 50 kabaretu pod egidą i mojej prywatnej 80, żeby zechcieli mi towarzyszyć. Bardzo będzie miło. Niedawno, proszę Państwa, był w Polsce prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump. I o dziwo w swoim przemówieniu zacytował słowa, że Polska była Polską, w trochę innym tłumaczeniu niż prezydent Ronald Reagan. Za Reagana oni przetłumaczyli let Poland be Poland. Trump powiedział so that Poland would be Polish. Jednym słowem bliższe mojemu oryginałowi, bo jednak pewne marzenie i przyszłość zawarte była w tym powiedzeniu, żeby Polska była Polską w tamtym czasie, a nie tylko niech będzie Polską. Proszę Państwa, dwóch amerykańskich prezydentów cytowało mnie. Drugiego takiego autora nie ma w Polsce. My, obywatele wolnego świata, jednoczymy się z naszymi braćmi w Polsce. Mamy wspólny cel. Wzywamy do zaprzestania represji i przywrócenia podstawowych praw człowieka w Polsce. Podczas międzynarodowych spotkań oraz w naszych sercach i modlitwach brzmią słowa ukochanej polskiej piosenki, żeby Polska była Polską. Be Poland. Z głębi ziejów, z krain mrocznych, pusz odwiecznych, pól i stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcjach, przy ogniskach wybuchała niesmożona nuta swojska. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił modły, opatrywał w ust trzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szablę mógł utrzymać, ten formował legion, wojsko, żeby
żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w porę wiara. I ruszała wiara w porę od Chicago do Tobolska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Serdeczne dzięki za to spotkanie. Kłaniają się Państwu z tamtej strony, może zacznę. Ryszard Makowski, Włodzimierz Nachorny, Janusz Strobel, Nula Stankiewicz, Paulina Grochowska, Stanisław Klawe, Bartek Kurowski, Zespół Świt, Paulina Szlachcic, Państwo Makowieccy, Bożena i Leszek, Pan Bolibo, dobrze mówię, Zespół Świt, kogo też mamy, naszą młodziutką, proszę Państwa, dziewczynkę, która tak pięknie zaśpiewała, to nasze miejsce, to nasz kraj, Kasia Nowa i nasza wspaniała kapela pod dyrekcją Mariusza Dubrawskiego, kłania się Państwu, brawa dla nich. Wielkie dzięki, pogody, ducha, optymizmu, wszystko co piękne przed nami. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze dla Pana specjalna nagroda za całokształt twórczości satyryczno-kabaretowej od widzów Telewizji Polskiej i od wszystkich artystów, którzy wzięli udział w dzisiejszym koncercie. Dziękuję serdecznie. Chwaliamy się Państwu. Do zobaczenia w cieplejszym klimacie kiedyś, jak się uda. Dziękuję bardzo.